Elena w krainie lodu i ognia. W pewnej odległej krainie, słynącej z wulkanów, wodospadów i lodowców, mieszka ciemnowłosa dziewczynka o niebieskich oczach. Dziewczynka ma na imię Elena, ma 11 lat i chodzi już do 4. klasy. Na co dzień uwielbia wędrować po górach. To jej największa pasja. Mimo że ma kochającą rodzinę i nowo poznane koleżanki, odczuwa tęsknotę. Dokładnie dzisiaj mija miesiąc, odkąd przeniosła się wraz z rodziną na zupełnie obcą wyspę. Cześć, Elena! Jedziemy na wycieczkę! Właśnie nasza pani mi o tym powiedziała w tajemnicy. Oj, miałam nikomu nie mówić, ale już nie mogę się doczekać. Powiedziała z entuzjazmem Alta. Och, to chyba fajnie. A gdzie dokładnie jedziemy? Zapytała zaciekawiona. To będzie podróż po krainie wodospadów. Wiedziałaś, że na Islandii jest ich 10 000? To bardzo dużo. I wszystkie są przepiękne. 10 000? Wow! To ogromna ilość! Na twarzy Eleny pojawił się dawno niewidziany uśmiech. Bardzo ucieszyła się z tej wycieczki i już nie mogła się doczekać. Po szkole dziewczynki zrobiły listę rzeczy, które powinny zabrać na wyprawę. Kurtka przeciwdeszczowa, buty trekkingowe, wełniany sweter to obowiązkowe rzeczy, wyliczała Alda. Tak! I jeszcze termos z ciepłą herbatą, dodała pospiesznie Elena. Termin wycieczki zbliżał się nieubłaganie, a Elena coraz bardziej nie mogła się doczekać. Dziewczynka odczuwała radość, która sprawiała, że mniej myślała o swoim kraju. Coraz rzadziej też tęskniła. W dniu wyprawy mama dopytywała: Kochanie, czy wszystko spakowałaś? Łatwo o czymś zapomnieć. Tak, mamo. Razem z Aldą zrobiłyśmy listę potrzebnych rzeczy, a ona się na tym zna, odpowiedziała. Cudownie. Zauważyłam, że ostatnio dużo czasu spędzacie razem. Tak, możliwe, że zostanie moją przyjaciółką, dodała niepewnie dziewczynka. Jestem pewna, że ta wyprawa was zbliży, stwierdziła mama, a potem mocno przytuliła Elenę. Dziewczynka pożegnała się z rodzicami i siostrą i pędem pobiegła do szkoły. Przed budynkiem czekała na nią już pani wychowawczyni z dziećmi. Kochani, nasz autokar już jest. Wsiadajcie. Nasz pierwszy przystanek to wodospad Skugafoss. Dzieci z uśmiechem wsiadły do autokaru. Przejazd trwał kilka godzin, ale czas minął im szybko i przyjemnie. Gdy dojechali na miejsce i zauważyli pierwszy wodospad, krzyknęli chórem: Wow! To najpiękniejszy wodospad, jaki kiedykolwiek widziałam, powiedziała Elena. Masz rację. Wodospad Skugafoss jest uznawany za najpiękniejszy na Islandii. Ma aż 60 metrów wysokości, powiedziała pani wychowawczyni. Nagle Alda zawołała: Hej, spójrzcie tam! Wszyscy spojrzeli na miejsce, które wskazała Alda. Okazało się, że nad wodospadem unosiła się niesamowita tęcza, a jej barwy odbijały się od wody, tworząc wspaniały efekt. Wszyscy patrzyli z podziwem. Tak, kochani, tęcze nad wodospadami zdarzają się często, dodała pani. Po krótkiej chwili dzieci usiadły na pobliskich ławkach i zaczęły rozmowę. Bardzo się cieszymy, Elena, że udało ci się z nami pojechać na wyprawę. Super, że wreszcie możemy na spokojnie porozmawiać. Jesteśmy ciekawi, co spowodowało, że przeprowadziłaś się na Islandię.
moi rodzice zawsze marzyli o tym, żeby tutaj zamieszkać. Od dzieciństwa opowiadali o wulkanach, wodospadach i lodowcach. Mówili o Islandii jako o krainie lodu i ognia. Widziałam różne krainy w bajkach, ale nie przypuszczałam, że takie faktycznie istnieją. Krainy z bajek? Przecież Islandia nie jest z bajki, tylko jest prawdziwa. Ale wygląda jak z bajki. Jak to? No są te wulkany, lodowce, gejzery. A to w Polsce ich nie ma? Nie ma. To co jest w Polsce? Mamy góry, jeziora, lasy, morze. Elena zaczęła opowiadać koleżankom i kolegom o Polsce. O pierogach, górach, o swoim marzeniu, czyli zdobyciu wszystkich szczytów Tatr, w tym też tego najwyższego, Rysów. I jej ulubionym wodospadzie, czyli o wodogrzmotach Mickiewicza. Dzieci jak tylko usłyszały tę nazwę, zawołały: Wodo co? Wodogrzmoty Mickiewicza, odpowiedziała Elena. To chyba najśmieszniejsze i najtrudniejsze słowo na świecie. Tak, trochę tak jest. A u was wszystkie wodospady kończą się na fos. To też jest zabawne, dodała dziewczynka. Wszyscy zaczęli się śmiać. Dzięki rozmowom Elena mogła dużo dowiedzieć się o kraju oraz lepiej poznać koleżanki i kolegów z klasy. Gdy ponownie wsiedli do autokaru, Elena przypomniała sobie o swoim przyjacielu Tomku. Bardzo za nim tęskniła i jednocześnie chciałaby, żeby też uczestniczył w tej wyprawie. Dziewczynka nieco posmutniała, ale z zamyślenia wyrwał ją Baldur, jeden z chłopców. Hej, widzę, że posmutniałaś. Coś się stało? Zapytał. Tęsknię za moim przyjacielem. Szkoda, że go tutaj nie ma, odpowiedziała Elena. Musi ci być trudno na obcej wyspie z nowymi znajomymi. Tak, czasami jestem smutna. Najtrudniej jest zapomnieć o przyjacielach i o moich kochanych górach. Oj, nie zapominaj! Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko. Przecież mamy internet i samoloty. Jeszcze nie raz odwiedzisz swój kraj. Tak, Baldur miał rację. Przecież może w wakacje polecieć do Polski, spotkać się z Tomkiem i nawet zorganizować wspólny wypad w góry. Byłoby cudownie. Elena była spokojniejsza i znowu z niecierpliwością wyczekiwała kolejnego wodospadu. Po chwili usłyszała głos pani nauczycielki. Kochani, przed nami wodospad Salja Landsfoss. Elena pomyślała, że właściwie to jest najśmieszniejsze słowo na świecie. Z uśmiechem na ustach wysiadła z autokaru. Wow! Powiedziały chórem dzieci. Tak, wiedziałam, że wam się spodoba. To niezwykły wodospad, ponieważ możemy go zobaczyć z każdej strony, także od tyłu. Mam nadzieję, że macie kurtki przeciwdeszczowe, bo przed nami wspaniała przygoda. Wszyscy założyli kurtki przeciwdeszczowe i ruszyli w stronę wodospadu, który wyglądał potężnie i pięknie. A możliwość zobaczenia go od tyłu była wspaniałą atrakcją. Zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, uchwytując moment spadającej wody. Nawet przemoczone ubrania nie popsuły im zabawy. Dzieci biegały i śmiały się dookoła wodospadu. Kochani, już czas na nasz ostatni wodospad. Gullfoss, zwany też Złotym Wodospadem, który jest nie tylko piękny, ale też najpopularniejszy na Islandii. Elena nie mogła się doczekać, jak go zobaczy. Może to będzie jej druga pasja? Oprócz gór mogłaby zwiedzać i podziwiać wodospady. Ucieszyła się z tego pomysłu. Gdy dojechali,
zobaczyła najpiękniejsze miejsce na ziemi. Wodospad był potężny, piękny, a nad nim unosiła się niesamowita tęcza. Całość otaczała dzika natura. Elena zamknęła oczy i wsłuchiwała się w szum wody. Z uśmiechem podeszła do niej Alda. Bardzo się cieszę, że cię poznałam. Czuję, że możemy się zaprzyjaźnić, powiedziała. Ja też. Dzięki tobie pobyt na Islandii jest dużo łatwiejszy, dodała Elena. Dziewczynki przytuliły się i poczuły, że przypieczętowały swoją przyjaźń. Wracając z wycieczki, dzieci z dużym entuzjazmem stwierdziły, że wyprawa była niesamowita. W domu Elena opowiadała rodzicom i siostrze o swojej wyprawie. Bardzo się cieszę, że wycieczka się udała, a jeszcze większą radość sprawiła mi wiadomość, że odnalazłaś przyjaźń na Islandii. To cudownie, powiedziała wzruszona mama i mocno przytuliła dziewczynkę. Tak, ja też się cieszę, mamusiu. Może przyzwyczaję się do mieszkania na tej bajkowej wyspie, dodała Elena. Następnego dnia dziewczynka z uśmiechem przekroczyła próg szkoły. A tam... czekała na nią cudowna niespodzianka. Cała szkoła była w barwach Polski. W tle z radiowęzła leciała piosenka Sanach z Dawidem Podsiadło. Na stołówce serwowane były pierogi, żurek i nawet ogórki kiszone. A w klasie z wielkiego rzutnika machał do niej Tomek, jej najlepszy przyjaciel. Nagle podbiegła do niej Alda zajadająca ogórki. Polska kuchnia jest przepyszna, powiedziała z pełnymi ustami. Zorganizowaliśmy dla ciebie polski dzień w naszej szkole. Ze wszystkim pomogli nam twoi rodzice i Tomek. Są cudowni. Cieszymy się bardzo, że bliżej poznaliśmy ciebie i kulturę twojego kraju. A jest przecież tyle różnic między Polską a Islandią. Tak, to najpiękniejsza niespodzianka, jaką kiedykolwiek miałam. Jesteście wspaniali, powiedziała wzruszona Elena i mocno przytuliła przyjaciółkę. Dzień minął w przyjemnej atmosferze. Dzieci zauważyły, że jest dużo podobieństw między Polską a Islandią. Lubią naturę, szanują zwierzęta, lubią poznawać nowe miejsca i bawić się w różne zabawy. Elena poczuła się szczęśliwa. Udało jej się też porozmawiać z Tomkiem, który zaproponował, że chętnie przyleci na bajkową wyspę. A wtedy wspólnie z nowymi przyjaciółmi zorganizują kolejną wyprawę. Może wybiorą się na lodowiec. Albo zobaczą gejzery. Albo aktywny wulkan. Tego dowiecie się w kolejnej audiobajce.